Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym reading vlogu. Jest piątek, godzina 12 i ja sobie tak troszeczkę tutaj ogarniam swój pokój, żeby był w miarę porządek i stwierdziłem, że w ramach takiej szybkiej przerwy tutaj rozpocznę tego vloga i się z wami przywitam i pokażę wam książkę, o której będę wam opowiadać w tym reading vlogu, ponieważ niedawno przyszła do mnie najnowsza premiera od Fabryki Słów. No i oczywiście jest to premiera, na którą bardzo mocno czekałem, czyli Yellow Face autorstwa Rebeki F. Kwang w tłumaczeniu Grzegorza Komerskiego, także z tego miejsca bardzo mocno dziękuję Fabryce Słów za ten egzemplarz. No i słuchajcie, ja wiedziałem, że w momencie, kiedy Yellow Face się pojawi, to od razu będę chciał tę książkę przeczytać, o czym zresztą wspominałem wam w ostatnim filmie, który się pojawił na kanale, czyli mój TBR na październik. I żeby było śmieszniej, nagrywałem ten film wczoraj i mówiłem, że Yellow Face to będzie pierwsza książka, którą rozpocznę październik. No mamy jeszcze wrzesień i ja już dzisiaj planuję sobie zacząć tę książkę. Tego też względu, że w zasadzie został mi ostatni weekend wolnego, ponieważ od poniedziałku zaczyna się już rok akademicki i mój ostatni rok studiów, także pewnie dużo się zadzieje, zobaczymy zresztą, ale stwierdziłem, że w sumie takiego weekendowego vloga może uda się tutaj zmontować, przynajmniej mam taką nadzieję i stwierdziłem, że właśnie dzisiaj sobie zacznę czytać tę książkę. Zresztą no, wydaje mi się, że ten weekend też będzie spoko, ponieważ jutro razem z moimi znajomymi wybieramy się do Warszawy na koncert K-popowy. Będzie to mój drugi koncert K-popowy, ponieważ do Polski przyjeżdża Hanbin, albo też w sumie jak powinienem powiedzieć BI. I w sumie, no tak jak powiedziałem, to będzie mój drugi koncert K-popowy, bo pierwszy to był Dreamcatcher w zeszłym roku, no a teraz będzie drugi, ale żeby było śmieszniej, to jeszcze w tym roku czeka mnie trzeci koncert K-popowy, ponieważ jadę na Wanas w listopadzie, także jeżeli jedziecie na któryś z tych koncertów, to bardzo możliwe, że się spotkamy, także zobaczymy. Ale wracając do kącika książkowego, to jeżeli chodzi o premierę Yellow Face, to ja na nią czekałem z tego powodu, iż Rebeka F. Kwang już wielokrotnie, czy to na swoich social mediach, czy też w trakcie na przykład spotkania na Targach Fantastyki w Warszawie, co nieco już wspominała o tej książce i dawała takie sygnały, czego się można tutaj spodziewać. I wydaje mi się, że co już zresztą chyba jest nawet potwierdzone, że to będzie troszeczkę inna książka niż jej pozostałe. Czyli to nie będzie coś jak Wojna Makowa, to nie będzie coś jak Babel, tylko coś zupełnie innego. Bo z takich ogólnych informacji, które ja posiadam, to wiem, że to jest pewnego rodzaju satyra na świat książkowy, świat wydawniczy i generalnie na całą taką otoczkę medialną wokół tego świata książkowego w internecie. Także moja ciekawość tutaj bardzo szybko urosła i już widząc nawet oprawę tej książki, to widzę tutaj pewne elementy satyryczne, bo nie wiem, czy wy to będziecie tutaj wyraźniej widzieć, ale tutaj jest przekreślone zdanie najlepsza powieść roku, jest informacja zmienić na bestseller New York Timesa, a na odwrocie mamy tutaj polecajkę Stephena Kinga, która jest zaznaczona i jest napisane King większe, może całość do góry, kto dziś czyta blerby. Także jeżeli cała ta powieść będzie utrzymana w takim tonie, można powiedzieć humorystycznym, to ja już to biorę. I absolutnie nie mogę się doczekać, aż odkryję to, co Rebeka F. Kwang tutaj ukryła. Także będę wam oczywiście dawać znać w update'ach. Ale no pierwsze co, to muszę się pozachwycać tą oprawą, bo raz, oprócz tych takich komentarzy i takich wstawek, to absolutnie jestem zakochany w tych brzegach. Tutaj nawet mamy pewne informacje, a może grubszy papier, żeby książka była bardziej okazała. A tutaj również mamy kolejne zdanie. Ktoś sprawdził autorkę książki, nie będzie problemu z prawami. Także no, wydaje mi się, że tutaj Rebeka F. Kwang może uderzyć w różne rejony i jestem bardzo ciekawy, w jakie dokładnie i co też z tego wyniknie. Więc na razie to by było tyle. Ja przypuszczam, że kiedy już ogarnę sobie troszeczkę pokój, to przeczytam tak z rozdział albo z dwa. Później chcę się wybrać na siłownię, bo od miesiąca udaje mi się systematycznie chodzić na siłownię. Także to jest moje osiągnięcie tego roku, naprawdę. I stwierdziłem, że w sumie pójdę sobie teraz w ciągu dnia, bo ja zazwyczaj chodzę wieczorami, ale z racji tego, że jutro o 11 mam właśnie pociąg do Warszawy, no to wolę się dzisiaj na spokojnie wyspać i stwierdziłem, że pójdę sobie teraz normalnie w ciągu dnia. No i co, i myślę, że odezwę się dzisiaj do was jeszcze wieczorem, kiedy co nieco przeczytam tego Yellow Face i dam wam taki mój pierwszy update z takimi pierwszymi wrażeniami. Także co, na razie to tyle, ja tutaj idę do roboty, a wam życzę miłego oglądania.
Pora na mały update, jeżeli chodzi o Yellow Face od Rebeki w Kwang, ponieważ jestem aktualnie na 156 stronie, czyli na początku rozdziału 9. I mogę wam już co nieco opowiedzieć o fabule, przynajmniej przedstawić jej taki minimalny zarys, bo cała historia tyczy się dwóch kobiet. Pierwszą z nich, naszą główną bohaterką, jest Juniper, która jest autorką, która nie osiągnęła jakiegoś wybitnego sukcesu. To znaczy, wydała ona swoją powieść, ale nie odbiła się ona jakimś wybitnym echem wśród czytelników. No i ciężko tutaj mówić po prostu o sukcesie. Zważywszy też na to, że na przykład cały jej nakład się nawet nie wyprzedał, a wiadomo, z tyłu głowy była taka myśl u Juniper, że a co, jeżeli ten nakład się wyczerpie i będą do drugiej. No w tym przypadku tak nie było. No i wiadomo, to jest trochę taka kula u nogi naszej głównej bohaterki, która troszeczkę ją uwiera. I z drugiej strony mamy jej przyjaciółkę, w cudzysłowie, Atinę, która jest, można powiedzieć, jej totalnym przeciwieństwem, ponieważ Atina jest autorką, która osiągnęła już bardzo wiele. Czytelnicy uwielbiają jej książki i w zasadzie można powiedzieć, że czekają na każdą kolejną jej premierę. Te książki się wybitnie sprzedają. No i jak wiadomo, mamy tutaj zbicie takich dwóch zupełnie różnych bohaterek. A co za tym idzie, Juniper jest chorobliwie zazdrosna o sukcesy Atiny, ale mimo wszystko one trzymają się razem, ponieważ też no, Atina nie ma jakoś wybitnie dużo przyjaciółek, no i uznaje tą Jun za swoją jedyną przyjaciółkę. I to, co otwiera w zasadzie tę fabułę, w zasadzie to jest pierwsza strona, to fakt, że dziewczyny świętują kolejny sukces Atiny, ponieważ podpisała ona umowę z Netflixem na ekranizację jednej ze swoich powieści. Więc jak można się łatwo domyślić, jest to kolejny sukces kasowy, no, który przyniesie Atinie zarobek. No i po raz kolejny Jun nie jest zadowolona z tego, co ma miejsce, ale mimo wszystko stara się zagryźć zęby i udawać szczęśliwą, stara się udawać po prostu, że cieszy się szczęściem swojej niby przyjaciółki. Ale to, co jest takim plot twistem, to fakt, że Atina umiera. I umiera w bardzo dziwny sposób, ponieważ w trakcie świętowania, kiedy już no, Atina jest troszeczkę pijana, dziewczyny udają się do mieszkania właśnie Atiny i tam bohaterka stwierdza, że zrobi wyścig, jedzenie naleśników na wyścigi. W sensie Atina to stwierdza. No i jak można się łatwo domyślić, to się kończy tragicznie, ponieważ Atina dławi się naleśnikiem. Jun oczywiście stara się pomóc Atinie, ale niestety nie przynosi to efektu i kobieta umiera. Ale tuż przed śmiercią Atina pokazała Juniper draft swojej najnowszej powieści, która no, jeszcze się nie ukazała, jak wiadomo, ma się dopiero ukazać. I Juniper po przeczytaniu tego draftu stwierdza, że to jest bardzo, bardzo dobre i ma to ogromny potencjał. No i jak łatwo się domyślić, zabiera ten draft i chce wydać tę książkę pod swoim nazwiskiem. I można powiedzieć, że to wydarzenie warunkuje nam całą fabułę tej książki, ponieważ obserwujemy proces wydawniczy tej powieści i to, w jaki sposób ona powstaje. Bo to, co jest intrygujące, to fakt, w jaki sposób Juniper trochę podchodzi do tej sytuacji związanej z Atiną. To znaczy, z jednej strony ona sama wie, że no wydarzyła się tragedia, ale ona jakoś wybitnie na nią nie wpłynęła. To znaczy pojawiają się pewne myśli, że musi udawać, skoro była tą przyjaciółką tej słynnej Atiny, no to musi troszeczkę tam podkoloryzować swoje zachowania pod publiczkę, można powiedzieć. No i oczywiście nikt nie wie, że ten draft, który Juniper przedstawiła swojemu agentowi, no nie jest tak naprawdę Atiny. Bo to, czym Juniper troszeczkę się tutaj ratuje, to znaczy sama siebie próbuje usprawiedliwić, to fakt, że ten draft nie jest pełny i ona dodaje pewne elementy od siebie. Więc można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim elementem usprawiedliwiania siebie, że hej, przecież to nie jest kradzież, tak? Dodałam coś od siebie. Wiecie, to jest trochę case, jak spisujecie, nie wiem, zadanie domowe od przyjaciół i macie takie, dobra, ale pozmieniaj trochę, żeby się facetka nie zorientowała. To trochę to jest ten vibe. To, co wyróżnia Yellowface na tle poprzednich książek Rebeki w Kwang, to jest na pewno styl pisania, ponieważ on jest tutaj bardzo raz satyryczny i sarkastyczny i można powiedzieć, że to jest takie wbijanie szpilek dosłownie w każdego bohatera. Bo tutaj nie ma chyba postaci, przynajmniej na razie, której się jeszcze nie oberwało, bo oczywiście mamy tutaj narrację pierwszoosobową, więc poznajemy myśli Jun, i jej taki punkt widzenia na innych agentów, na innych przyjaciół, na inne osoby, które były gdzieś związane z tym światem wydawniczym. I tak jak powiedziałem, tutaj dostaje się każdemu, ale przez to, że Juniper postanawia wydać
najnowszą powieść w zasadzie Atiny pod swoim nazwiskiem, to otwiera nam kolejne drzwi ku temu, aby poznać świat wydawniczy, w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych. I to, co też do tej pory zauważyłem, to fakt, że każdy kolejny rozdział ukazuje nam kolejny etap tego procesu wydawniczego i poznajemy tutaj naprawdę, można powiedzieć, wszelkie jego elementy, ponieważ mamy tutaj rozdziały poświęcone, nie wiem, korekcie, promocji, tego, czego unikać w elementach promocji, jak generalnie autor powinien się ukazywać w social mediach, jak czytelnicy mogą zareagować na pewne kwestie, bo to, co jest istotne, to fakt, o czym jest najnowsza powieść, w tym przypadku Juniper/Atiny, ponieważ dotyczy ona chińskich robotników w trakcie I wojny światowej. A co za tym idzie, pojawiają się tutaj też kwestie dotyczące pochodzenia, dotyczące rasy, ponieważ Juniper jest białą kobietą. I czytelnicy różnie reagują na fakt, że biała kobieta pisze o osobach pochodzących z Azji. Więc tutaj ta kwestia również jest poruszona. I w mojej ocenie ten temat jest tutaj bardzo dokładnie poruszony i Kwang bardzo mocno skupia się na takiej trochę psychologii tłumu i na tym, jak mogą zareagować ludzie. I to akurat na bardzo mocny plus. Ale jeżeli mówimy w ogóle o psychologii tłumu, to są tutaj też kwestie dotyczące na przykład recenzji i tego, że autorzy nie powinni czytać recenzji, ale guess what? Robią to i to też przywodzi kolejne tematy, które Kwang sobie tutaj opisuje i to wszystko naprawdę spaja się w jedną całość i to też jest ogromna zaleta tej powieści. Mam nadzieję, że będzie to utrzymane do końca, chociaż ja bardzo mocno ufam Kwang i wierzę, że tak się stanie, ale to, co mnie najbardziej chyba też intryguje w tej powieści, to fakt, że ja nie wiem, jak ona może się skończyć, ponieważ w mojej głowie jest mnóstwo scenariuszy, co tutaj tak naprawdę może się wydarzyć. I to też powoduje, że od tej książki jest trochę ciężko się oderwać. Znaczy, no ja przeczytałem te 150 stron wczoraj i gdyby nie fakt, że miałem jeszcze inne obowiązki, plus byłem już zmęczony po całym dniu, bo czytałem jeszcze w nocy, to nie zdziwiłbym się, gdybym dotrwał spokojnie do połowy, a nawet gdybym nie miał innych obowiązków, to może zjadłbym tę książkę na raz. Bo naprawdę to jest taki typ powieści. Ona jest zresztą najkrótsza ze wszystkich tych książek Rebeki i naprawdę przez nią się po prostu płynie, bo bardzo ciężko jest ją odłożyć. Więc teraz jadąc do Warszawy przez najbliższe 3 godziny, ja się absolutnie nie zdziwię, jeżeli ja połknę tę książkę na raz. Także kto wie, może kolejny update to już będzie podsumowanie, kiedy już przeczytam całe Yellow Face, także zobaczymy. I tak na zakończenie, zanim się tutaj z wami pożegnam z tym update'em i będę się szykować do Warszawy, to, czym Yellow Face jeszcze bardzo mocno mnie pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że mamy tutaj opisany amerykański rynek wydawniczy, który różni się zdecydowanie od naszego polskiego. I z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja co nieco wiem o tym amerykańskim rynku, ponieważ oczywiście staram się dowiadywać kolejnych faktów, chcę wiedzieć, jak to tam funkcjonuje, bo to też nie ukrywam, jest element mojej magisterki, który no, bardzo mocno mnie interesuje i który cały czas researchuję. I tutaj można powiedzieć, że dostajemy kilka takich rzeczy od kuchni, to znaczy dowiadujemy się, jak te pewne procesy mogą wyglądać. No, nie ukrywajmy, jest to też podszyte właśnie tym sarkazmem, więc to jeszcze dodatkowo gdzieś zachęca do lektury. Także na razie to tyle, zobaczymy, co będzie dalej, bo ja się absolutnie nie mogę doczekać, jakie tutaj jeszcze sytuacje się wydarzą. Także słuchajcie, ja póki co się zbieram, muszę sobie jeszcze zjeść śniadanie, bo nic jeszcze nie jadłem i będę się zbierać na pociąg, ponieważ o 11 wyjeżdżam razem z Agnieszką Panną Zasną właśnie do Warszawy na koncert. Ja już tutaj jestem przygotowany, mam nawet lightstick i tak wiem, że to nie jest lightstick Hanbina, tylko Dreamcatcher, ale niestety innego nie mam, także mam nadzieję, że nie dostanę za to na koncercie. Także to na razie tyle, ja się tutaj idę ogarniać i widzimy się w kolejnym update'cie.
No i tak jak się spodziewałem, przychodzę do was już z podsumowaniem na temat Yellow Face od Rebeki F. Kwang. Udało mi się tę książkę skończyć, więc mogę wam tutaj jeszcze co nieco dopowiedzieć na temat tej książki. Co do samego konceptu Hanbina, na którym byliśmy ze znajomymi, koncept był mega, bawiliśmy się świetnie i ja chcę jeszcze raz, krótko mówiąc, także było super. Tak samo zresztą podobało mi się bardzo mocno Yellow Face. Z takich elementów fabularnych, które mogę wam jeszcze zdradzić, a które nie będą ogromnym spoilerem, no to oczywiście w momencie, kiedy wychodzi książka Ostatni Front, czyli książka Juna, tak naprawdę Atiny, no to jak wiadomo, w takich sytuacjach na początku jest ogromny szum wokół tego tytułu, który zyskuje same pozytywne recenzje, ale jak wiadomo, z czasem to może się skończyć i nadchodzi ta fala mniej przychylnych głosów, no i wtedy zaczyna się burza medialna, a zwłaszcza wtedy, kiedy padają pewne oskarżenia i podejrzenia na temat tego, kto tak naprawdę jest autorem Ostatniego Frontu. Więc tutaj kończę, jeżeli chodzi o segment fabularny. Właśnie takim aspektem, za którym mega doceniam Yellow Face, jest to, że to nie jest tylko książka o procesie wydawniczym, o tym, jak ta książka powstaje, tylko też co się również z nią dzieje później, w momencie premiery, gdzie mamy właśnie te pierwsze recenzje i też co dzieje się z nią, z tą książką później i też co dzieje się z autorem i z tym całym szumem, który jest dookoła konkretnego autora, ponieważ no, ta książka bezbłędnie to punktuje i ukazuje każdy etap najlepiej, jak tylko może sobie to wymarzyć. I z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że tutaj nie ma absolutnie zmarnowanej strony i zmarnowanego rozdziału. Mam takie odczucie, że każdy rozdział dodaje jakiegoś elementu. Tutaj wszystko jest po coś i nie miałem absolutnie w żadnym momencie takiego poczucia, że ta informacja jest mi kompletnie niepotrzebna. Ten rozdział można byłoby wyciąć i nic by się nie zmieniło. Absolutnie tutaj uważam, że każdy rozdział jest na wagę złota. Wspominałem wam również, że kompletnie nie wiem, jakiego zakończenia mogę się tutaj spodziewać. I oczywiście, będąc już tak na ostatnich 100 stronach tej powieści, miałem pewne podejrzenia, które troszeczkę mi mocniej się nabudowały. No i byłem ciekawy, czy to się po prostu spełni. I jak się okazuje, Kwang tutaj, można powiedzieć, że weszła do mojej głowy i zaczerpnęła kilka pomysłów z tych różnych zakończeń i stworzyła jedno całkowite zakończenie, które mnie usatysfakcjonowało. Wracając jeszcze na naszej głównej bohaterce, to mam wrażenie, że Kwang, kreując jej portret psychologiczny, skupiała się też na takich zabiegach związanych z manipulacją. Ponieważ my od samego początku zdajemy sobie sprawę, że Jun nie napisała powieści Ostatni Front, no ale oczywiście w mediach musi być ten przekaz, że to ona jest tą wybitną autorką. I można odnieść takie wrażenie, że to jest, tak jak mówi to powiedzenie, kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. I czytając Yellow Face, ja się wielokrotnie nacinałem, że mam takie poczucie w głowie, kurde, zaraz uwierzę, że to Jun jest autorką tej powieści, bo ona tak wielokrotnie to powtarza. I można powiedzieć, że to jest taki zabieg, który ma trochę namierzać czytelnikowi w głowie. Nie wiem, może tylko ja tak mam, ale naprawdę bywały fragmenty, gdzie ja czytałem tę książkę i musiałem ją na dosłownie sekundę odłożyć, takie to nie Jun napisała Ostatni Front, to Atina. I naprawdę tutaj, moim zdaniem, to też wyszło fenomenalnie. Tak samo zresztą jak relacja Atiny i Jun, ponieważ oczywiście dowiadujemy się co nieco więcej, głównie ze wspomnień Jun, na różne tematy związane z Atiną, głównie skupiając się na tych aspektach z przeszłości studenckiej, ponieważ one razem ze sobą studiowały. I jak się okazuje, ta przeszłość nie jest taka oczywista, jakby nam się mogło wydawać na samym początku. I że ta relacja jest bardzo burzliwa, co zresztą wiemy od samego początku, ale okazuje się, że tam jest pewna głębia, że tam jest coś więcej. I to coś więcej może troszeczkę zmienić nasze postrzeganie, aczkolwiek też Kwang w żadnym stopniu nie usprawiedliwia swojej bohaterki, w zasadzie żadnego swojego bohatera, bo tutaj dostaje się absolutnie każdemu. I wydaje mi się, że tutaj Kwang świetnie wypunktowała kilka ważnych problemów, które dotyczą zarówno tego świata wydawniczego, jak i również tej sfery medialnej, internetowej i szczególnie tutaj Twittera. I ta powieść też przede wszystkim wyróżnia się na tle pozostałych tym, że tutaj nie ma absolutnie żadnego elementu fantastycznego. I z tego też względu ja na Goodreadsie, pisząc swoją opinię, napisałem, że Kwang poprzez Yellow Face udowodniła, że ona sprawdza się w każdym gatunku. I jakikolwiek temat by jej nie zainteresował, jakiegokolwiek tematu by się nie podjęła, ja mam wrażenie, że ona poradzi sobie absolutnie ze wszystkim i obroni się w każdej kolejnej książce. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale do tej pory i Trylogia Wojen Makowych, i Babel, no i też Yellow Face broni się moim zdaniem w 100%. Ja absolutnie nie mam tej książce nic do zarzucenia i z całego serca wam polecam tę książkę. I może też zapytacie, czy Yellow Face przebiło Babel w mojej ocenie. I powiem wam, że
Nie wiem, bo dla mnie to są dwie inne historie, skupiające się trochę na innych tematach, ale są pewne elementy, które je mimo wszystko łączą i nawet tutaj w Yellow Face jest jedno zdanie, które tak bardzo mocno skojarzyło mi się z Babel, że myślę, że jeżeli czytaliście tą poprzednią książkę, to się bardzo łatwo zorientujecie. Ale tak jak mówię, to są inne książki i moim zdaniem one obie są po prostu świetne, fenomenalne i warte przeczytania. No i tutaj normalnie powinienem skończyć całe moje gadanie i się z wami pożegnać, ale stwierdziłem, że zakończę ten film troszeczkę inaczej, ponieważ jeden z prezentów, który dostałem od moich znajomych na urodziny, jest taka pieczątka z napisem Ex Libris Bartosza Hernasa, czyli moją wiadomo, z rysunkiem łapacza snów, ponieważ no, moim ulubionym zespołem jest Dreamcatcher, więc to jest też taki symbol, który jest gdzieś ze mną związany. I stwierdziłem, że w książkach, które bardzo mocno moim zdaniem się wyróżniają na tle innych i które są przeze mnie wysoko oceniane, będę sobie po prostu w swoich egzemplarzach podbijać tą pieczątkę jako taki mój znak, że to jest książka, która naprawdę jest bardzo bliska mojemu sercu i której nigdy się absolutnie nie pozbędę. Bo chcę dzięki temu wyróżnić te egzemplarze, które mam tutaj u siebie. I oczywiście to nie będzie tak, że ta pieczątka będzie się pojawiać tylko w książkach, które są 5x5. To musi być 5x5 i do tego musi być jeszcze jakaś gwiazdka. Musi być jeszcze jakieś serduszko, które wyróżni tę książkę na tle pozostałych. Więc w sumie tutaj w mojej bibliotece znajdzie się jeszcze kilka takich przykładów książek. No i kto wie, może w którymś odcinku zrobimy sobie jakąś luźną pogadankę, gdzie ja będę pokazywać wam książki, które zasłużyły moim zdaniem na takie wyróżnienie i będę wbijać tą pieczątkę po prostu do poszczególnych książek, także z tym zobaczymy. Ale niech Yellow Face będzie pierwszą książką, która zasłuży na to wyróżnienie. No i już tak kończąc, normalnie dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście już Yellow Face, albo czy macie tę książkę w planach, jaki macie stosunek do innych książek Rebecky F. Kwang i po prostu dzielcie się swoimi wrażeniami. Także tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia.